Witajcie. Tematem dzisiejszej nudnej opowieści jest roślina Laga Rosyfonem zwana. Laga Rosyfon Major, tak brzmi jej pełna nazwa. Z greki lagaros oznacza wąski, a sifoni rurę. Czyli pan major Laga Rosyfon to wąska rura. Nie pasuje mi tylko do pana majora Samaranga, czyli major, bo to oznacza wielki. Ale nie ma co się teraz patrzeć na roślinę na ekranie, bo nazwa tyczy się wyglądu jego kwiatów. Na ekranie nie zobaczycie też odzwierciedlenia słowa major, bo roślina jest faktycznie wielgachna, dorastająca do 3 metrów wysokości, a w akwarium, przynajmniej moim, wygląda jak jakiś bonsai. Lagarosyfony pochodzą z południowej Afryki i Madagaskaru. Informacja, że na Madagaskarze uprawiają ją pingwiny, nie jest do końca wiarygodna. Bardziej prawdopodobne jest to, że są to Madagaskarczycy albo Madagaskarianie. Wiem, że jak się powie Afryka, to każdy widzi Saharę i się poci. Nie do końca jest to prawda. Faktem jest, że Madagaskar to dość ciepła wyspa i raczej śniegu się tam nie uświadczy, opływana ciepłymi prądami morskimi, ale średnie temperatury nie odbiegają tam od naszego ciepłego lata. Inna sprawa, że to lato w cudzysłowie trwa tam cały rok. Natomiast Afryka Południowa, i to ta najbardziej południowa jej część, to już klimat, przynajmniej jeśli chodzi o temperatury, dość często zbliżony do naszego. Oczywiście Afryka Południowa to mieszanka kilku klimatów. Do czego dążę? Ano do tego, żeby wam powiedzieć, że Lagarosyfon wielki to roślina zimnowodna. Temperatury rzędu 25-26 stopni powodują spowolnienie jej wzrostu, karłowacenie i inne plagi egipskie. Przy okazji plag było 10 i żaby nie były z nich najgorsze. Tak więc Lagarosyfon wielki potrzebuje temperatur w okolicach 20 stopni Celsjusza i dużo światła. I to światła słonecznego, a nie sztucznego. Jest rośliną, jak sami widzicie, podobną do naszej rodzimej moczarki i niestety ze względu na tą swoją zimnowodność został już przywleczony do Europy i zajmuje miejsce naszym roślinom. Więc jak wam przyjdzie go wyrzucać, to nie do stawu, jeziora czy jakiegokolwiek cieku wodnego. Co jest ciekawostką, w swoich rodzinnych stronach bywa rośliną zagrożoną wyginięciem. Może akurat nie w wersji major, ale kilka innych lagarosyfonów prawie wymarło. Lagarosyfon nie ukorzenia się w podłożu. Wszystko, co potrzebne mu do życia, czerpie ze słupa wody. Więc jałowa woda, nawet przy dobrym podłożu, nie jest dla niego rewelacyjnym rozwiązaniem. Odżywia się poprzez liście. Dostarcza do akwarium sporo tlenu, wytrąca wapń z wodorowęglanów, a jednocześnie sam pożera jego znaczne ilości. Dzięki temu, jakby to powiedzieć, potrafi zmiękczać wodę. Wydawałoby się, że to taka prosta roślina, a tu do życia potrzebuje dość miękkiej wody, sporo światła, niskiej temperatury, normalnie francuski piesek. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to tylko poprzez przycinanie i sadzenie odciętych kawałków w podłożu. Oczywiście roślina ta może swobodnie pływać. Sadzenie nie jest konieczne. Co by tu jeszcze? U mnie rozwija się dość kiepsko. Najwyraźniej nie odpowiada mu twardość wody. Miałem go kiedyś w innym miejscu mojego miasta, w innym akwarium i tam rósł szybko i obficie. Natomiast teraz nie wygląda zadowalająco. Wychodzi z niego taka chuda moczarka. Ale kiedy zapewni mu się odpowiednie warunki, odwzajemni się pięknym wyglądem. Mm-hmm.